Redzi będą inaczej tworzyć gry, a Ubisoft dojdzie graczy jak zwykle. Te i wiele innych newsów w tym wydaniu niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Na początek kilka krótkich doniesień. EA Play, usługa abonamentowa firmy Electronic Arts, drastycznie podnosi ceny w niektórych regionach. Nowe ceny wejdą w życie 10 maja 2024, a roczna subskrypcja standardowa wzrośnie z 80 zł do 180, natomiast subskrypcja EA Play Pro będzie teraz kosztować 560 zł rocznie w porównaniu do poprzednich 420. Następnie nowy pakiet Beast Glove w Modern Warfare 3 i Warzone rozczarował graczy Call of Duty ze względu na wysoką cenę $80. $80 to jest, kurde, jeden AAA i dwa indyki. Aby zdobyć rękawice, gracze muszą zakupić wszystkie cztery pakiety Godzilla X Kong za $20 każde, a sama rękawica nie oferuje niczego specjalnego poza unikalną animacją inspekcji. No, to jest chyba eksperyment społeczny, jakby, bo nie wierzę, że ktoś to kupi. Kolejno Stellar Blade, wyczekiwana ekskluzywna gra na PlayStation 5 od studia ShiftUp, osiągnęła status złotej kopii, tak? Czyli mamy status Gold, czyli teraz tylko fiksowanie i docierki na premierę. Jest gotowa do wydania 26 kwietnia, plus pewnie Day One Patch. ShiftUp obiecuje wsparcie gry darmowymi aktualizacjami i prawdopodobnie dodatkami DLC w przyszłości. Spodziewajcie się raczej też chociażby nowych strojów, co już też wiadomo, że jest jednym z elementów, który może przyciągać do tej gry. No i na koniec Koei Tecmo złożyło pozew o naruszenie praw autorskich przeciwko singapurskiej spółce zależnej firmie Yuzu. Yuzu rzekomo wielokrotnie wykorzystywało materiały audio i graficzne z serii gier Nobunaga's Ambition i Taiko Rishiden w reklamach internetowych, mimo wielokrotnych wezwań do zaprzestania tych działań. Zwolnienia ewidentnie będą domeną również tego roku fiskalnego, a tym samym z pracą niestety się pożegnali. Według doniesień studio Ascendant Studios, twórca strzelaniny Immortals of Avium, wysłało większość swoich pracowników na bezpłatny urlop. Informacja ta została udostępniona przez Chrisa Mornesa z Phoenix Labs na LinkedIn, który wspomina o około 30 osobach objętych tym działaniem, a reporter Nicole Carpenter z Polygonu częściowo potwierdziła tę informację, choć też bez podania dokładnej liczby pracowników. EA zamierza zamknąć swój brytyjski zespół QA dla gry Apex Legends, co dotknie około 50 pracowników kontraktowych. Podczas wideokonferencji pracownicy dowiedzieli się, że ich kontrakty nie zostaną odnowione ze względu na restrukturyzację firmy, a nie wyniki zespołu, który osiągnął wszystkie wewnętrzne cele, więc to nie jest czasami kwestia tego, czy firma zarabia, czy nie, czy jest w kryzysie, czy nie, po prostu redukcja i koniec. No, to nie jest zbyt pozytywna historia zdecydowanie. Nowa gra Prince of Persia, zatytułowana Rogue Prince of Persia, została oficjalnie zapowiedziana podczas konferencji Triple I Initiative, o której wspominałem ostatnio. Gra rozwijana przez studio Evil Empire, znane z Dead Cells oraz wydawana przez Ubisoft, wprowadza świeże podejście do serii jako dwuwymiarowej platformówki akcji typu roguelike, czyli trochę... No to nie jest do końca Metroidvania, którą ostatnio też wydali, no ale też mamy właśnie to dwuwymiarowe, bardziej klasyczne, bo pamiętacie, że Prince of Persia oryginalnie no to była też dwuwymiarowa gierka. Nawiązuje właśnie, gracze wcielą się w rolę księcia, przemierzając śmiertelnie niebezpieczne poziomy i angażując się w akrobatyczne walki. Celem jest uratowanie Persji przed najazdem Hunów władających mroczną magią. Gra łączy nieliniową fabułę z barwnymi postaciami, oferuje możliwość odkrywania nowych ścieżek, uników i eksploracji trudno dostępnych obszarów dzięki ikonicznemu bieganiu po ścianach. Rogue Prince of Persia trafi do wczesnego dostępu na Steam 14 maja, omijając okres wyłączności na Epic Game Store, który Ubisoft stosował w ostatnich latach. Więc tutaj widzę, że też zmieniają w takim razie podejście, żeby dotrzeć od razu już do jak największej ilości graczy, bo faktycznie, jeżeli chodzi o Early Access, no to o ile do Epic nie dopłaca, to najbardziej opłaca się to wydawać wciąż na Steamie. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w czasie następnego live'a, tak więc zapraszam do komentarzy.
Przyszłość serii Dead Space została pod znakiem zapytania po ostatnich doniesieniach. Według Jeffa Graba z Giant Bomb remake Dead Space 2 został anulowany we wczesnej fazie rozwoju ze względu na niezadowalającą sprzedaż odświeżonej wersji pierwszej części, a to jest dziwne akurat. Jednakże EA zdementowało te pogłoski, stwierdzając, że nie ma w historii tej żadnej prawdy. Tymczasem Bloomberg donosi, że studio Motive rozważało pomysły na Dead Space 4 kilka miesięcy po premierze remake'u, ale nie zostało ono zaakceptowane, gdy gra nie spełniła oczekiwań i jej zespół przeszedł do innych projektów, w tym do nowej gry Iron Man i Battlefield. Seria Dead Space ponownie została wstrzymana, a perspektywy na nową odsłonę w najbliższych latach są niewielkie. Mimo pozytywnego odbioru remake'u przez graczy, przyszłość marki zostaje niepewna i EA i Motive nie przedstawiły jasnych planów dotyczących kontynuacji serii, pozostawiając fanów niestety z nadzieją na nowe informacje w przyszłości, ale no, to jest właśnie dziwne i ta gra nie sprzedała się źle, ale po prostu sprzedała się poniżej oczekiwań wydawcy, niestety. Więc trudno. Może jeszcze kiedyś jednak dostaniemy jakiegoś Dead Space'a, bo faktycznie to była świetna gra. Kontrowersje wokół Star Wars Outlaws. Mamy wysokie ceny edycji i wymagane połączenie z internetem nawet w trakcie instalacji, gdyż właśnie najnowsza gra Star Wars Outlaws of Ubisoft Massive wzbudza mieszane uczucia wśród graczy. Firma ujawniła ceny edycji specjalnych, które sięgają $130 za wersję Ultimate. U nas tam przekracza to 500 zł. Co jest porąbane już samo w sobie. Gracze są rozczarowani wysokimi cenami, zwłaszcza że edycje tak oferują jedynie cyfrowe dodatki, tak jak wcześniejszy dostęp, przepustki sezonowe i pakiety kosmetyczne. Czyli nawet nie dostaniemy, nie wiem, mapki, steelbooka, czegoś takiego, to jest też pogwizdane. Co więcej, okazuje się, że nawet posiadacze fizycznych kopii gry będą musieli połączyć je z internetem podczas instalacji, czyli tym samym sama idea już w ogóle posiadania pudełka trochę spadza na niczym i jest bezsensowna. Ubisoft potwierdził, że połączenie jest wymagane do instalacji i późniejszych aktualizacji, chociaż sama rozgrywka będzie możliwa offline. To wywołało obawy wśród niektórych graczy, którzy mają ograniczony dostęp do internetu lub wysokie zużycie danych. No właśnie, bo to też nie jest kwestia tego, że no kiedyś może za parę lat będę chciał zagrać, tak? Ale właśnie nie każdy ma dostęp do szerokopasmowego internetu czy światłowodu, więc tym samym ściąganie gigabajtów danych to jest realny problem jeszcze dla wielu ludzi na świecie, więc tym samym i to wcale nie w jakichś po prostu krajach trzeciego świata. Bo w Stanach Zjednoczonych wcale nie jest tak szybki internet w wielu ośrodkach, nawet miejskich, jakby się mogło wydawać. Więc tym samym to jest problem, to jest realny problem, gdy wydawca, mimo że ma wszystkie dane upakowane na płycie, wymaga jeszcze dodatkowego pobierania, powiedzmy, rzeczy z sieci, jeżeli chce się w ogóle zagrać. Już pomijając Day One Patcha nawet, to jest po prostu pogwizdane. Mimo kontrowersji, Star Wars Outlaws budzi duże zainteresowanie. Najnowszy zwiastun przedstawił głównych bohaterów i zarys fabuły. No i gra ma trafić na PC-ta, PlayStation 5, Xbox Series X jest 30 sierpnia tego roku. Miała być teoretycznie najpierw na maj, później na jesień, a ostatecznie stanęło na koniec wakacji. W sumie całkiem spoko, bo to jest dość dobry termin na wydawanie gry. Wciąż mam wrażenie tutaj, że po prostu Ubisoft albo znowu robi eksperyment społeczny, albo nakłania graczy do tego, żeby płacili abonament. Dlatego, bo w abonamencie za 70 chyba złotych miesięcznie macie właśnie tą najbardziej doposażoną, powiedzmy, edycję gry. Więc tym samym znacznie niższym kosztem albo rozłożonym właśnie na kilka miesięcy będziecie mogli właśnie wejść w interakcję z grą. No i jak się wam nie spodoba po prostu i nie ogracie jej w miesiąc, to zapłacicie tylko 70 zł, a nie 500. Więc to też jest teoretycznie może jakaś taktyka tutaj wydawcy, licząc przy okazji, że zapomnicie, żeby wycofać subskrypcję, ale to już jest inna sprawa. I mi się wydaje, że nawet jeżeli chciałbym faktycznie wejść w interakcję z tą grą, z czego i tak poczekam chyba do pierwszych recenzji, to zamiast właśnie kupować ten tytuł, bo wydaje mi się, że to będzie trochę bezsensowne kupowanie w pudełku, pomimo że będę miał to pudełko, to i tak będę potrzebował internetu do instalacji, to chyba sobie po prostu kupię to w abonamencie i sobie pogram, może skończę, może nie, zobaczymy. Więc tak, to jest dziwna taktyka i Ubisoft, mam wrażenie, że mimo że obiecywał trochę zmiany i podejście w stronę graczy, to dalej eksperymentuje nie w tą stronę, co trzeba.
Według nowego raportu Forbes, Bungie może rozwijać Destiny 3 pod kodową nazwą Payback. Informacja ta pojawiła się wcześniej na Reddicie i zyskała wiarygodność po ujawnieniu przez Bungie systemu Prismaty, który pozwala mieszać umiejętności z różnych podklas, co zostało przewidziane w tym samym poście. Chociaż Bungie oficjalnie nie potwierdziło tych doniesień, wiarygodny dziennikarz Paul Tassi uważa, że firma może faktycznie pracować już nad trzecią edycją gry. Gra miałaby pojawić się wraz z kolejną generacją konsol, a jej roboczy tytuł Payback sugeruje, że Bungie chce stworzyć coś, co spodoba się wszystkim fanom serii. No faktycznie Bungie popełnił masę błędów przy drugiej edycji gry, już trochę za późno są, żeby zmieniać niektóre rzeczy, więc być może faktycznie ta świeża trzecia część to będzie jednocześnie w świadomości graczy coś nowego, ale i oni podejdą do tego produktu inaczej, bo każda tak naprawdę zmiana w stronę wyciągnięcia z graczy większej ilości kasy kończyła się naprawdę bardzo źle i spadek po prostu uczestników kolejnych wypraw w Destiny 2 naprawdę była znacząca i zainteresowanie dodatkami też było tragiczne, więc faktycznie przydałby im się chyba świeży start. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy też zapisania się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Po rocznej przerwie gry Blizzarda oficjalnie wracają do Chin dzięki nowej umowie pomiędzy amerykańskim studiem a chińskim gigantem NetEase. Współpraca obu firm trwała od 2008 roku, jednak w 2022 nie udało się odnowić umowy, co spowodowało wycofanie gier Blizzarda z chińskiego rynku. Nowe porozumienie oznacza powrót do takich tytułów jak World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch i StarCraft. Dodatkowo Microsoft, właściciel Blizzarda, nawiązał partnerstwo z NetEase, które może zaowocować wydaniem gier chińskiej firmy na konsolach Xbox i innych platformach. Prezes Blizzarda Joanna Ferris wyraziła wdzięczność dla chińskiej społeczności graczy i podkreśliła zaangażowanie studia w dostarczanie najwyższej jakości rozrywki. Z kolei dyrektor NetEase William Ding zapewnił o niezmiennym dążeniu do tworzenia ekscytujących i kreatywnych doświadczeń dla graczy. Dokładna data powrotu gier Blizzarda do Chin nie została ogłoszona, ale fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują tej chwili. Odnowienie współpracy pomiędzy Blizzardem a NetEase to ważny krok dla obu firm i dobra wiadomość dla milionów chińskich graczy. No właśnie, milionów chińskich graczy i to jest to. Blizzard zarobi z tego naprawdę kupę hajsu, a przy okazji NetEase też podreperuje budżet, bo poinwestował masakrycznie dużo pieniędzy w studia AAA w poprzednim i tym roku już, także no, wszystko po prostu napędzi znowu rynek. Studio Motive ogłosiło, że część jego deweloperów zasili szeregi zespołów pracujących nad serią Battlefield, podczas gdy pozostali skupią się na rozwoju gry o Iron Manie. Decyzja ta następuje po odejściu dwóch dyrektorów kreatywnych z serii Battlefield oraz zamknięciu studia Ridgeline Games przez EA. Kolejna odsłona Battlefielda, która ma zawierać darmowy tryb Battle Royale, oczywiście, że musi, planowana jest na październik, listopad przyszłego roku. Tymczasem Motive Studios będzie kontynuować pracę nad grą o Iron Manie, łącząc siły z Criterion, DICE i Ripple Effect, aby w pełni wykorzystać potencjał serii Battlefield. Ubisoft eksperymentuje z generatywną sztuczną inteligencją w swoich NPC-ach zwanych Neo. Kreatywni pracownicy firmy, tacy jak dyrektorka narracyjna Virgin Moser, podkreśla znaczenie zapewnienia twórcom wartości dodanej przez właśnie generatywne AI. Wyzwaniem jest pogodzenie swobody graczy z kontrolą nad spójnością i jakością narracji. Ubisoft ściśle współpracuje z działem Diversity Inclusion, aby uniknąć powielania uprzedzeń w wygenerowanych treściach. Chociaż ostatnio, jak patrzyliśmy na to, co się działo z Googlem i taką usilną inkluzywnością, nie wychodziło to dobrze. Mimo wątpliwości, Moser jest podekscytowana możliwością ożywienia swoich postaci dzięki AI. Guillaume Picard z Ubisoftu twierdzi, że generatywne AI szybko zmieni sposób tworzenia gier, o ile twórcy dostrzegą jego potencjał. Spoko, ale tak i nie. Dlatego, bo długo jeszcze będziemy musieli czekać na to, żeby faktycznie AI wyprodukowało coś, co będzie miało taką samą jakość jak produkt ludzki. Natomiast no właśnie liczę na to mimo wszystko, że AI zostanie
przyjęte przez sceptyków, ale przyszlifowane względem entuzjastów do tego stopnia, żeby to było po prostu sprawne i dobre narzędzie, i wydaje mi się, że to jest ten właściwy kierunek. Zresztą to potwierdza też wielu specjalistów z branży, więc myślę, że gdzieś to AI będzie, oczywiście na szerszą skalę niż nam się wydaje w tym momencie, natomiast no, nie zastąpi to mimo wszystko człowieka, moim zdaniem. Zobaczymy, jak się to zweryfikuje za kilka miesięcy bądź też lat. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się w nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z waszej strony naprawdę pomoże mi dotrzeć do szerszej publiki, za co z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości do Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, aby upiększać moje nagrania. CD Projekt, polskie studio stojące za seriami Wiedźmin i Cyberpunk, przechodzi transformację w sposobie tworzenia gier po sukcesie dodatku Cyberpunk 2077 Phantom Liberty i rekordowych wynikach finansowych. Firma skupia się teraz na rozwoju nowej odsłony Wiedźmina. Jednocześnie musi zmierzyć się z wyzwaniami, jakimi jest optymalizacja procesów produkcyjnych i utrzymanie zrównoważonego rozwoju. Jak wyjaśnia Michał Nowakowski, CEO CD Projektu, czy współ-CEO CD Projektu, o ile dobrze pamiętam, kluczem do osiągnięcia tych celów jest przejście na tryb Agile, jeżeli chodzi o model produkcji. Coś, co mieli już zrobić, o ile dobrze pamiętam, komentarze też pracowników CDP-u, dobrych kilka, jeżeli nie kilkanaście lat temu. Wcześniej studio tworzyło gry w sposób silosowy, gdzie poszczególne zespoły pracowały oddzielnie, a efekty ich pracy były scalane dopiero na późniejszym etapie. Powodowało to problemy, gdy trzeba było nanieść poprawki, bo zmiany w jednym obszarze wpływały na inne. No niesamowite, ile lat to musiało zająć, żeby zrozumieć, że wszystkie elementy gry to nie są osobne klocki, tylko to są wzajemnie wpływające na siebie elementy. Nowe podejście CD Projektu opiera się na ciągłej iteracji i współpracy między zespołami, czyli no Agile. Zamiast osobnych silosów gracze wspólnie rozwijają produkcję od samego początku, dbając o spójność i jakość. Zaczynasz od malutkiego punktu i ten punkt rośnie, dostajesz coś, co działa na wszystkich platformach docelowych i po prostu dodajesz kolejne elementy, mówi Nowakowski. No nie mówi nic, co generalnie jakby IT i game dev robi od lat, tylko oni jakoś chyba nie mogli tego dogonić? Nie wiem. Takie podejście ułatwia też planowanie i zarządzanie projektem z biznesowego punktu widzenia, oczywiście. Lepszy wgląd w postępy pracy pozwalają trafnie określić daty premier i rozpoczęcia przedsprzedaży. To kluczowe dla firmy pokroju CD Projektu, bo opóźnienia mogą wpływać na duże zawirowania, co było widać przy premierze Cyberpunka 2077. No tak, jak się podpisało kontrakt na przykład z jakąś dużą firmą, która już na przykład wyprodukowała produkt z okładkami, powiedzmy, Cyberpunka, bo zrobiła jakąś serię limitowaną i nagle Cyberpunk wyjdzie pół roku później, no to to są duże straty dla jednych i dla drugich, więc tym samym tak, pazerność no też może dać trochę w ciry. Nowakowski jest otwarty na wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w procesie produkcji gier, ale zaznacza, że muszą one wzmacniać pracowników, a nie ich zastępować, i bardzo słusznie. Jego zdaniem AI mogłoby przyspieszyć żmudne zadania jak rozrzucanie śmieci w wirtualnym świecie, które wcześniej zajmowało twórcom masę czasu, bo pamiętajcie, że dużo rzeczy takich właśnie drobnych stara się człowiek robić proceduralnie, ale te procedury nie zawsze są tak dobrze adaptacyjne, jak może być adaptacyjne AI, a robienie tego z palca to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Ktokolwiek był kiedyś, miał kontakt z level designem, to wie, o czym mówię. Dzięki temu mogliby zająć się bardziej kreatywnymi aspektami projektu i tu też słuszność. Jeżeli chodzi o generatywną AI, CD Projekt rozważyłby jej użycie, ale tylko pod warunkiem trenowania sieci neuronowych na własnych zasobach. Akurat oni mają masę zasobów, także spoko, aby uniknąć wątpliwości natury prawnej i moralnej, i słusznie. Nowakowski uważa, że dla firmy największą korzyścią AI byłoby optymalizacja i przyspieszenie produkcji. Też poniekąd tak. Wiedźmin i Cyberpunk stały się rozpoznawalnymi markami w branży gier, ale CD Projekt chce poszerzyć ich zasięg na inne media. Firma skorzystała już z Netflixowych adaptacji obu serii, szczególnie na anime, patrząc na anime Cyberpunk Edgerunners, które rozbudziło nowe zainteresowanie grą. No i faktycznie to anime było całkiem solidne. Teraz studio pracuje nad komiksami, animacjami i projektami aktorskimi, tworząc koło franczyzowe. No oczywiście trzeba
póki jest rozpoznawalność marki, no to trzeba z tego korzystać, tak? Bo samo wydzielanie licencji to są tak naprawdę pieniądze za nic, więc jak najbardziej to jest uzasadnione. Nowakowskiemu zależy, by te projekty transmedialne były wysokiej jakości, a nie tylko odhaczaniem pól na liście. W przypadku Wiedźmina różnie to było, ale Edgerunners było naprawdę solidne. Przynajmniej moim zdaniem. CD Projekt chce mieć realny wpływ na popkulturę, a nie tylko podążać za trendami rynkowymi. Staramy się, by nasze produkcje, czy to anime, czy aktorskie, były najlepsze, na jakie nas stać, z odpowiednimi ludźmi, podkreśla. No i bardzo dobrze. Celem jest budowanie zaangażowania fanów, ale też przyciąganie nowych odbiorców. Jak pokazał sukces Edgerunners, udane adaptacje mogą skłonić świeżych graczy do sięgnięcia po grę. Nowakowski uważa, że takie projekty powinny pozostawać w symbiozie z grami i wzmacniać ich marki w dłuższej perspektywie. No tak, rozpoznawalność i utrzymanie zainteresowania to jest naprawdę bardzo istotna rzecz, zwłaszcza jak się buduje franczyzę. Więc w momencie, kiedy właśnie CDP będą sobie robiły na zakładkę te wszystkie projekty, a przy okazji przeszywały to serialami, animacjami i tak dalej, no to ludzie cały czas będą jednak mieli w głowie to, że te projekty istnieją. Jestem ciekaw, jak będzie z tym z tą trzecią franczyzą, która jest zbudowana, co będzie tam ciekawego pokazane. CD Projekt przechodzi ważne zmiany, aby zapewnić sobie stabilny rozwój i wysoką jakość produkcji. I bardzo słusznie. Przejście na zwinny model tworzenia gier, co już dawno powinno być zrobione i dziwi mnie, że do tej pory po prostu tego nie mieli. Rozważne podejście do AI i rozwijanie franczyz pod branżą to filary nowej strategii studia. No i wszystko się zgadza, tak? Jak najbardziej pochwalam każde z tych, powiedzmy, deklaracji. Choć gry pozostają jego głównym obszarem, firma chce mieć szerszy wpływ na popkulturę i już mają tak naprawdę, byleby tylko tego nie zepsili. Najbliższe lata pokażą, czy te zmiany faktycznie zapewnią CD Projektowi zrównoważony rozwój i pomogą utrzymać pozycję czołowego studia na rynku, bo mimo, że no właśnie trochę jednak sobie podburzyli tą pozycję sami na własne życzenie, no to jednak trzeba mieć w głowie to, że no dalej myśli się CDEP to jest taka instytucja tak naprawdę, to nie jest zwykłe studio game devowe, więc no, ja im życzę jak najlepiej. Martwi mnie to, że dopiero teraz ogłaszają, że faktycznie przechodzą na Agile, bo to jest coś, co powinno być jakby domyślnym trybem tworzenia gry. Natomiast to też nie jest tak do końca, że Agile sam w sobie to jest rozwiązanie na wszystko. Trzeba mieć odpowiednie procesy, odpowiednio dostosowywać proces do etapu produkcyjnego i trzeba mieć odpowiednich liderów i dyrektorów, żeby trzymali tego procesu i trzymali wspólną wizję. No ale o tym znowu w kolejnym materiale, który postaram się wypracować za jakiś czas, bo to będzie znowu kolejna kobyła, w której opiszę właśnie raz, że etapy produkcji, ale też jakie są propozycje, czy jakie formaty tutaj można przyjąć właśnie produkując gry na danym etapie. Ale to za jakiś czas, na razie mam trochę jeszcze innych obowiązków, ale powoli już idziemy w stronę tego, że te felietony będą się pojawiały i pojawiały częściej. A na razie to wszystko w tym wydaniu Niecodziennika Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać. Życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Okiem Deva.